Mowa nienawiści towarzyszyła człowiekowi właściwie od początku jego istnienia. I można powiedzieć, że powinniśmy się do tego przyzwyczajać. Tyle tylko, że ona ujawniała się najczęściej w sytuacjach ekstremalnych. Dzisiaj w moim odczuciu najstraszniejsze jest to, że owa mowa nienawiści weszła do publicznego dyskursu. I efekt jest taki, że słyszymy ją na każdym kroku. Słyszymy ją otwierając odbiornik radiowy, telewizyjny, widzimy ją w gazetach, słyszymy ją na ulicy, widzimy ją na murach miast. No krótko mówiąc, ona nas otacza. A tym samym, otaczając nas, my się tak naprawdę do niej przyzwyczajamy. Uważamy, że staje się takim, można powiedzieć, naturalnym elementem krajobrazu. I to jest już, myślę, ten moment, w którym zaczyna się dziać bardzo niedobrze, kiedy tak właśnie czujemy, kiedy po prostu przestajemy reagować. Problem polega na tym, że dopóty mowa jest mową, no, nikomu nie robi krzywdy poza krzywdą psychiczną. Wtedy, kiedy przestaje być tylko mową, ta krzywda psychiczna, też bardzo dotkliwie odczuwana przez człowieka, no, staje się krzywdą fizyczną. I to już może prowadzić do rzeczy strasznych. No ja myślę, że wszystkie tego typu kampanie są oczywiście potrzebne, ponieważ no jest zawsze jakiś cień nadziei, że ludzie, przyglądając się temu, co robicie, zdobędą się na jakiś rodzaj autorefleksji. Bo tak naprawdę, w moim przekonaniu, wszystkie tego typu kampanie okazują się skuteczne tylko wtedy, kiedy do tej autorefleksji prowadzą. Kiedy też nie są traktowane jako coś zewnętrznego, a ktoś tam coś tam sobie na jakiś temat gada. Czy ta wasza kampania ten cel osiągnie? Bardzo naprawdę serdecznie wam tego życzę. Gdybym miał receptę, to pewnie już cały świat wokół nas byłby znacznie lepszy. Ja myślę, że oczywiście takiej recepty nie mam. Mnie się wydaje, że tego typu kampanie są wtedy takie autentycznie działające na odbiorcę, kiedy posługują się jakimiś cytatami z jego życia, z życia najbliższego otoczenia. Wtedy tak naprawdę łatwiej nam zrozumieć, że coś wokół nas dzieje się nie tak, jak dziać się powinno.